Siemka.pl, cześć Wam wszystkim. Dzisiaj pierwszy dzień kalendarza adwentowego w Wargamingu i powiem Wam tak, że kurczę, odpalam tą stronę z nastawieniem takim dosyć bojowym, że się znowuż ponabijam, że będzie jakaś promocja tier 4 na przykład, czy tier 2 prem tanka za jedyne 100 euro i tam trochę golda i trochę innych rzeczy, ale co się okazuje... Klikam sobie tutaj dzisiaj w ten pierwszy dzień, tak sobie czytam, T28E F30 za, jeszcze raz wróćmy do tego, nie, tutaj nie piszę akurat, ale za ile to będzie? Za 42 zł 68 groszy i dostajemy miejsce w garażu, 1000 golda i ten czołg T28 EF30 premium 4 tieru. Tak on wygląda sobie, ten czołg. I teraz jeszcze co ciekawego, powiedzmy może coś o tym czołgu. I popatrzcie, tutaj mam porównanie tych czołgów, na przykład T28 zwykły. Porównanie z tym właśnie T28 EF30. I teraz tak, co my tu widzimy ciekawego? Wszystko jest na topowych ustawieniach, oba czołgi. I teraz tak, wieżami się będą różnić. Działo T28 F30 ma 85 mm, T28 zwykły ma 57 mm. Silniki też się różnią. Zawieszenia też są inne, radia też są inne. I teraz tak, bardziej takie konkretne dane. Poziom czwarty, walki na poziomie. Tutaj nie ma podane, ale to będą pewnie preferencyjne, jak to dla tych czołgów premium. Także pewnie nie będzie go wysoko losowało. Cena, jaka jest, jaka niby do kupienia, to jest 1200 golda. Jedziemy dalej. I teraz tak, charakterystyka tego czołgu. Punkty życia. Ten F30 ma 380 HP, normalny ma 350 HP, czyli już przemawia na korzyść tego premka z kalendarza adwentowego. Zasięg sygnału ma troszkę mniejszy, bo tylko 300 metrów w porównaniu z T28 zwykłym. 360 metrów. Maksymalna prędkość też jest mniejsza. Do przodu, do tyłu jest taka sama waga, ale widzicie, dlatego że waga 33 tony tego F30, a tego T28 17 ton. Załoga jest taka sama i teraz zobaczcie sobie pancerz. Pancerz podwozia. F30 ma tak, 50 mm przód, T28 ma 30 mm tylko. 40 mm ma boki, ten ma tylko 20 mm. Tył 50 mm, T28 ma tylko 20 mm, także zobaczcie, czwarty poziom. Pancerz wieży 50 w porównaniu do 25 T28. Boki 40 mm, T28 25. Tył 40 mm, T28 25. Moc silnika jest taka sama, po 500 koni. Prędkość tak dalej, tego na razie to nie będziemy czytali w sumie. Szansa na pożar. Zasięg widzenia. F30 ma 350 metrów, T28 ma 340. I teraz, co nas bardzo interesuje, czyli uszkodzenia zadawane przez te czołgi. I proszę bardzo. F30, ten premium, 160 HP-ków zadaje uszkodzeń, a T28 ma 85 tylko. Na zwykłych. Na goldowych 160. 85 na goldowych T28. Na HE-kach 280 HP-ków, a T28 tylko 95 zadaje. I teraz penetracja, zobaczcie. Na zwykłych F30 ma 120, a T28 ma 112. Na złocie 161, no tutaj akurat jest lepszy T28, bo ma 189. I na HE-kach 43 penetracji i T28 tylko 29, także tutaj bardzo dużo przemawia na korzyść tego czołgu właśnie ze sklepu, z kalendarza adwentowego. Troszkę droższe są pociski zwykłe, bo tutaj do tego
Do tej premki kosztują 109, do normalnego 56. Goldowe są takie same i hajki są też droższe. 98 premka, a zwykły te 28-28. Tutaj mamy prędkość pocisku, uszkodzenia na minutę. Ten ma 1574. T28 ma 1888, z tym, że kurczę, no widzicie, parametry tych dział są o wiele lepsze i większa szansa jest chyba trafienia tym, przebicia tym F30. Szybkostrzelność jest też mniejsza od T28, czas przeładowania 6 sekund, ten ma 10, no widzicie, no ale coś za coś, nie? Porządne działo, czyli dłuższy czas przeładowania. Celność jest słabsza. Czas celowania jest też wydłużony, no i tak dalej, i tak dalej. Także według mnie ten czołg powinien, kurczę, na czwartym tierze radzić sobie dosyć, bo jest taki dosyć wypasiony. No i ta cena jest fajna, bo zobaczcie, mamy czołg, premkę czwartego tieru, mamy 1000 zł i mamy miejsce w garażu za 42 zł. Także no chyba fajna promocja. Według mnie tak w skali 1 do 10 to taka mocna siódemeczka za ten dzień dzisiaj w tym kalendarzu adwentowym. Także tyle na dzisiaj. Zobaczymy, co będzie jutro. Na razie, cześć.